opowiedzieć Państwu dzisiaj o Państwu o twórczości Roberta Glińskiego, a zobaczycie Państwo jeden z jego najlepszych filmów, Cześć Tereska, film z 2001 roku. To film, który wygrał bezapelacyjnie festiwal w Gdyni, zdobył Złote Lwy Gdańskie, został uznany najlepszy w 2001 roku, ma na swoim koncie jeszcze kilkanaście innych nagród. Zresztą Robert Gliński jest takim przypadkiem no dosyć charakterystycznym, bo on dwukrotnie triumfował na Festiwalu Gdyńskim, także jego film Wszystko co najważniejsze zdobył tą najważniejszą polską nagrodę filmową. Proszę Państwa, jeżeli byście Państwo byli bardziej zainteresowani jego twórczością, proponuję oczywiście odpowiednie akapity w książce profesora Tadeusza Lubelskiego, Historia kina polskiego, twórcy, filmy i konteksty, a także esej o twórczości tego reżysera w drugim tomie książki Barbary Holender zatytułowanym Od Kuca do Czekaja. Barbara Holender to jest nie tylko znakomita krytyczka filmowa, ale wydaje mi się, że także bardzo uzdolniona, interesująca pisarka. Jej eseje o reżyserach naszego kina czyta się po prostu jak fantastyczną literaturę. Podobnie zresztą jak książki Tadeusza Lubelskiego. To wydaje mi się bardzo rzadka cecha wśród naukowców, którzy potrafią mówić takim, no powiedziałbym oczywiście w pewnym cudzysłowie, ludzkim językiem i czyta się te książki naprawdę bez odrywania. Także polecam Państwu te publikacje. Proszę Państwa, i właśnie Basia Holender, pisząc o Robercie Glińskim, ten rozdział zatytułowała Marzenia często się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego chcemy. To jest cytat z Glińskiego. I ona tam podaje taki przykład, jak Gliński zapytany w przedszkolu, kim chciałbyś zostać. Często, kiedy jesteśmy mali, otrzymujemy takie pytania i najczęściej odpowiadamy, że strażakiem, policjantem, pilotem i tak dalej. Gliński odpowiedział, że bardzo chciałby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No niestety nie udało mu się i tak za bardzo nie wiedział, co ze sobą zrobić. I ja zresztą niedawno na ten temat rozmawialiśmy, powiedział, że za bardzo nie wiedział, co studiować, a ponieważ trochę rysował, jego ojciec był architektem, więc doszedł do wniosku, że architektura to będzie dobry wybór. Często tak bywa, że dzieci kontynuują zawód czy zainteresowania rodziców. Ale potem Gliński powiedział, choć nigdy architektem nie zostałem, to ta architektura była bardzo fajna i przydała się. Ja mogę także o sobie powiedzieć, choć nigdy prawnikiem nie zostałem, to te studia były niezwykle fajne, interesujące i był to fantastyczny okres, w którym nie wierzcie Państwo, że prawo to są trudne studia. Ja miałem najwięcej czasu, żeby chodzić do kina, do teatru, na koncerty i czytać książki. To naprawdę są dość łatwe studia, a ja je skończyłem nie po to, żeby zostać prawnikiem, ale chciałem po prostu zostać producentem filmowym. Napisałem list do Łódzkiej Szkoły Filmowej i dostałem taką odpowiedź, że bardzo chętnie pana przyjmiemy, ale najpierw proszę skończyć jakieś inne studia. Prawo i ekonomię najchętniej, z dwojga złego wybrałem prawo. Skończyłem studia. Pomyślałem sobie, będę stawał do Łodzi, ale muszę się solidnie przygotować. Zrobiłem sobie rok przerwy, żeby się przygotować i wzięto mnie do wojska. A z moim nazwiskiem w wojsku, ja się nazywam Jerzy Armata, no to sobie wyobrażacie Państwo, jak to było. Także jak już wróciłem, to już raczej nie miałem ochoty cokolwiek studiować, tylko musiałem po prostu
to odreagować. Proszę Państwa, kiedy z Robertem Glińskim rozmawiałem na temat jego studiów architektonicznych, on mi powiedział coś takiego. To były fantastyczne studia i one mi się później przydały w zawodzie reżysera filmowego, bo architektura uczy pewnego takiego konstrukcyjnego myślenia o całości. I przyznam się Państwu, że to było potwierdzenie wcześniejszych moich rozmów z innymi twórcami. Janusz Majewski, fantastyczny reżyser. Właśnie w ubiegłym tygodniu byłem na planie jego najnowszego filmu. Pan Janusz Majewski ma 82 lata i w niezwykle rześki sposób reżyseruje swój nowy film Czarny Mercedes, 6 lokacji od Zakopanego Warszawy po Lwów. On zaczynał od architektury. Pracę magisterską na architekturze to był projekt wytwórni filmowej i stamtąd już było łatwo zdawać do Łodzi. Rozmawiałem z Janem Kantym Pawluszkiewiczem, znakomitym kompozytorem, twórcą razem z Markiem Grechutą kiedyś legendarnej grupy Anawa, który też skończył architekturę i mówi, no wprawdzie nie uprawiam tego zawodu, ale architektura bardzo wiele mi dała przy komponowaniu takich dużych utworów muzycznych, oratoriów, jakichś takich szerszych form. I wydaje mi się, że to jest także przypadek Roberta Glińskiego, bo jak Państwo będziecie oglądać jego filmy, o kilku z nich opowiem, zobaczycie, że one są właśnie znakomicie skonstruowane, a to jest chyba najważniejsza rzecz, właśnie taka konstrukcja w procesie, jeżeli chodzi o architekturę. Robert Gliński nie skończył tej architektury, on studiował 4 lata i postanowił zdawać do łódzkiej szkoły filmowej, z którą ukończył w 1979 roku. Zresztą on znakomicie wspomina tą szkołę, bo już to była taka jakaś oaza wolności, że bardzo wiele rzeczy można było tam pooglądać, których nie było u nas na ekranie. Tak, no, wchodziło się na tą uczelnię o godzinie 8 rano i wychodziło się w środku nocy, bo jeszcze wieczorem odbywały się projekcje. Do tej szkoły wrócił po latach, ale już jako pedagog, a później rektor. Przez 4 lata był rektorem. Zresztą to człowiek, który się jakby wszechstronnie realizuje w kinematografii. Rektor łódzkiej szkoły filmowej w tej chwili zajmuje się, w zasadzie jest takim naczelnym strategiem pedagogicznym łódzkiej, w gdyńskiej szkole filmowej. Oprócz tego od 3 lat istnieje w Nowym Sączu, to niedaleko od Krakowa, taki festiwal, który nazywa się Nowe Kino Nowy Sącz, gdzie dyrektorem artystycznym jest właśnie Robert Gliński. I to jest bardzo ciekawy festiwal, bo to jest festiwal polskich filmów krótkometrażowych, głównie realizowanych przez młodych ludzi, gdzie po każdym seansie konkursowym dyrektor artystycznego festiwalu, czyli Robert Gliński, omawia publicznie z twórcami, mówi o filmach, które pokazują, o plusach i minusach, taka publiczna rozmowa. Nie po to, żeby krytykować, tylko po to, żeby się właśnie uczyć, a często właśnie uczymy się na błędach. Także oprócz tego to scenarzysta, reżyser nie tylko filmowy, także teatralny, przez kilka lat zresztą był dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie, a także autor wielu głośnych spektakli telewizyjnych. Proszę Państwa, jeżeli by mi przyszło jakoś określić kino Glińskiego, to jest taki reżyser, który za każdym razem robi inny film. Właściwie, jeżeli spojrzelibyśmy na twórców filmowych, są takie dwa podstawowe typy reżyserów. Często są tacy, którzy zresztą podkreślają to często w rozmowach, wywiadach, że zawsze robię ten sam film, tylko coraz bardziej go pogłębiam, coraz bardziej go rozszerzam. No chociażby kto?
Marek Koterski na przykład, prawda, jego główny bohater Miałczyński. To jest jakby ciągle kręcenie tego samego filmu. On jest coraz dłuższy, on jest coraz głębszy, on jest coraz bardziej pogłębiony psychologicznie, ale cały czas utrzymany albo w tej samej, albo w podobnej poetyce. Piotr Szulkin był takim reżyserem, słynne jego filmy, takie bardzo charakterystyczne science fiction, jak Wojna Światów, Golem wcześniej, czy Obi-Oba. Natomiast Gliński, proszę Państwa, Glińskiemu to nie odpowiada. Co więcej, to nie tylko różne gatunki, ale różne rodzaje filmowe, bo Gliński oprócz filmów fabularnych ma na swoim koncie także kilka dokumentów, moim zdaniem dość udanych. Gliński za bardzo uważa, że dokument go nie kocha i vice versa. Choć takie filmy jak Więzień numer 94-287, czy Jarzyt, czy Homo.pl to bardzo interesujące dokumenty, z tym, że to dokumenty, które mają w sobie, proszę Państwa, trochę takich elementów wykreowanych. Ale tego typu środki wyrazowe często stosuje się w dokumencie. Był kiedyś taki reżyser, moim zdaniem jeden z największych talentów, jaki pojawił się w historii polskiego kina. Niestety serce w pewnym momencie nie wytrzymało i zmarł w bardzo młodym wieku. Mam na myśli Wojciecha Wiszniewskiego, który realizował filmy dokumentalne, które wtedy krytyka nazwała dokumentami kreacyjnymi. Proszę Państwa, proszę się zastanowić, to pojęcie dokument kreacyjny właściwie jest wewnętrznie sprzeczne, bo albo dokumentalne, czyli rzeczywiste, czyli odwzorowanie tej rzeczywistości, albo kreacyjne, a jednak nie. W ankiecie rozpisanej wśród polskich krytyków na najlepszy dokument w historii polskiej kinematografii, jedno z czołowych miejsc zajął jego wykreowany w każdym szczególe, w każdym kadrze krótki dokument pod tytułem Elementarz, film 76 roku, pokazany dopiero w 81 roku w Krakowie na festiwalu i uhonorowany nagrodą najwyższą, niestety już odebraną przez jego żonę, gdyż reżyser tego nie doczekał. Jego filmy wędrowały głównie na półkę, ale film wykreowany, ale przez tą niezwykłą kondensację, taką intensyfikację kadru, to ta kreacja mówiła o wiele więcej o tej rzeczywistości lat 70., tej PRL-owskiej, komunistycznej rzeczywistości, niż takie proste przeniesienie tego zewnętrza, tego wszystkiego, co obok. I zresztą Gliński przyznaje się do takich fascynacji. Jego dokumenty były podobne. Proszę Państwa, gdybyśmy jeszcze chcieli jakoś tak ogólnie określić jego kino, to twórca bardziej wierzący w rzeczywistość niż w obraz. André Bazin, teoretyk, krytyk francuski, ojciec duchowy francuskiej nowej fali, podzielił twórców na tych wierzących w obraz i w rzeczywistość. Gliński zawsze, ta rzeczywistość jest głównym tworzywem, rekwizytę tej rzeczywistości. Czy będzie opowiadał bezpośrednio o czasie teraźniejszym, o tym, co za oknem, czy sięga do przeszłości, to zawsze to jest główne tworzywo jego filmów. Ja sobie wynotowałem taki cytat, kiedyś robiłem z nim wywiad i Gliński powiedział coś takiego. Pociągają mnie różne rzeczy. Jak robię dramat psychologiczny, to już myślę o filmie muzycznym dla kontrastu. I rzeczywiście w jego dorobku znajdziemy i dramaty psychologiczne niezwykle przejmujące, i lekką komedię muzyczną, i nawet film science fiction. Trudno by tutaj mówić o jakimś takim charakterystycznym, autorskim charakterze jego filmowego pisma, ale zawsze z tej autorskości coś jednak jest, pomimo że to filmy tak bardzo różne. Proszę Państwa, zadebiutował w 83 roku takim filmem Niedzielne igraszki. To jest frapująca opowieść oparta, i to jest pewna ciekawostka, oparta na południowoamerykańskim dramacie Poobiednie igraszki Romy Mahie, poświęcona dziecięcym zabawom, które te zabawy są inspirowane sprawami dorosłych. Dzieci bawią się na podwórku, najczęściej bawią się w dorosłych, bawią się, źle się bawią, tak można
by to powiedzieć. Tylko proszę Państwa, Gliński umieścił akcję tego filmu w niedzielny dzień tuż po śmierci Stalina, a więc w konkretnych naszych realiach. Jest mi to dosyć bliskie, proszę Państwa, bo ja się właśnie tej niedzieli urodziłem, właśnie po śmierci Stalina i pamiętam, jak mama mi zawsze mówiła, że no niestety była żałoba, nie można się było cieszyć. I poznałem Glińskiego przed laty właśnie w 1985 roku, kiedy poproszono mnie, aby poprowadzić z nim spotkanie i objeżdżaliśmy kilka nadmorskich miejscowości, pokazując ten film. Dlaczego on jest taki ważny? Proszę Państwa, bo wiele późniejszych filmów Gliński będzie mówił o niezwykle ważnych sprawach, tu przytoczę jeden z tytułów jego filmów, Wszystko co najważniejsze, o wszystkim co najważniejsze, poprzez pryzmat dzieci, czy poprzez pryzmat młodych ludzi, jeszcze niezepsutych, jeszcze jakby optymistycznie nastawionych do tej rzeczywistości i boleśnie się zderzających z tymi realiami. Zresztą młody Robert Gliński także z tymi realiami się zderzył, bo niedzielne igraszki zrealizowane w 1983 roku zamiast na ekrany powędrowały na półki i premiera ich odbyła się dopiero 5 lat później, w roku 1988. Po prostu cenzura nie była tym filmem zbyt zachwycona. Podobnie się stało z filmem następnym, film Rośliny trujące, historia dziennikarza umiejscowiona w drugiej połowie lat 50., a więc podobny czas. Dziennikarza, który zamiast pisać o sukcesach naszej socjalistycznej ojczyzny, pisał o jej brudach. I co się stało? I ten film także trafił na półki i musiał poczekać na premierę do roku 1988. Proszę Państwa, główną rolę w filmie Rośliny trujące zagrał młody wówczas Bogusław Linda. I ja sobie tutaj wypisałem, żeby nie przekłamać. Proszę Państwa, Bogusław Linda zagrał w 1981 roku w filmie z Wiesława Saniewskiego Wolny Strzelec. Film 6 lat leżał na półkach, wszedł na ekrany w 1987. Zagrał główną rolę, w zasadzie potrójną, w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego z 1981 roku. Także film poczekał do 1987 na premierę. Zagrał Kobietę samotną Agnieszki Holland w 1981, także do 1987 poczekał na półkach. Zagrał jednego z królów, słynnej Matce Królów, Janusza Zaorskiego, film z 1987 roku, do 1987 roku na półkach. W 1987 roku te wszystkie filmy zostały wyświetlone na festiwalu w Gdyni. Robiłem wtedy wywiad z Bogusławem Lindą, bo to było, proszę Państwa, coś niesamowitego. Właściwie no, 2/3 filmów, które pojawiało się na ekranach, to było w roli głównej Bogusław Linda. Co było szokiem, ale szokiem było jeszcze coś innego, bo Bogusław Linda już był kojarzony z całkowicie innym rodzajem kina. Różnie to kino było nazywane, chuligańskie, bandyckie i tak dalej. W każdym razie, jak zwał, tak zwał, kino spod znaku Władysława Pasikowskiego, Psy i tak dalej, i tak dalej. A tu ten aktor całkowicie inaczej zaczynał. Proszę Państwa, z jednej strony Psy, kino bandyckie, a tutaj wielka kreacja w filmie Agnieszki Holland, Kobieta samotna, gdzie Linda gra kalekę, kuśtykającego człowieka. Podobnie było w tych innych filmach. W przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, trzy warianty tej samej opowieści. I teraz warto by się zastanowić, jakby się potoczyły losy tego aktora, gdyby te filmy weszły w tym ekranie, kiedy były nakręcone, a nie dopiero z takim, że tak powiem, opóźnionym zapłonem. 1987 rok. Robert Gliński czekał do 1988 roku. W 1988 roku zarówno zostały pokazane Rośliny trujące, jak i Niedzielne igraszki. No, powiedziałem,
zostały pokazane, to trochę przesadziłem, zostały dopuszczone do tak zwanego wąskiego rozpowszechniania, czyli dwie kopie na cały kraj w kinach studyjnych i DKF-ach, czyli jeżeli, czyli no tak powiedzmy, jeśli ktoś bardzo, bardzo się uparł, to gdzieś mu się udało na ten film natrafić. Tylko Robert Gliński też już był na innym etapie swojej kariery, bo w 1988 roku on zrealizował całkowicie odmienny film. Film nazywał się Łabędzi śpiew i była to taka zabawna, autotematyczna opowieść o scenarzyście filmowym, który pisze scenariusze na zadane tematy. Film udanie parodujący popularne gatunki filmowe. Po prostu jej bohater, w którego wcielił się Jan Peszek, miał trudności finansowe i nie pozostaje mu nic innego, jak pisać na zamówienie. Ten Łabędzi śpiew przyniósł Glińskiemu srebrne lwy i był pewnego rodzaju takim odreagowaniem czy i zastanowieniem się, w którą stronę iść. Czy robić takie kino od początku do końca, takie, jakie się chce, które gdzieś tam się z siebie, z wnętrza swojego wyciąga, z czewi i ląduje się najczęściej gdzieś na wytwórnianych półkach za sprawą cenzury, czy też iść na jakiś układ i przynajmniej, no, jeśli się nie ma tego, co się chce, to można zarobić całkiem niezłe pieniądze. O tym był Łabędzi śpiew. Komedia z jednej strony no śmieszna, momentami slapstickowa, a z drugiej strony bardzo gorzka. 4 lata później sięgnął Gliński w Gdyni po Laur Najwyższy. O tym już Państwu wspomniałem. Zrealizował film Wszystko, co najważniejsze. To jest film zainspirowany autobiograficzną powieścią Oli Watowej pod tym samym tytułem. Proszę Państwa, Aleksandra i Aleksander Watowie. On, słynny polski poeta, futurysta w latach 30., należący do bohemy artystycznej, taki lewicujący poeta. Ona, jak to pisano o Aleksandrze Watowej, ozdoba przedwojennych salonów literackich. Wybucha II wojna światowa, Watowie z synkiem uciekają z zajętej przez faszystów Warszawy na wschodnie terytoria Polski, boją się Niemców, ale tam są Rosjanie. Wat zostaje aresztowany, Ola Watowa, jego żona i syn zostają wywiezieni do Kazachstanu, gdzie stykają się z innymi polskimi zesłańcami, pracują w takim sowchozie. Ale też nie są akceptowani, bo są Żydami. Co więcej, no, Watowa jest uważana za żonę komunisty, więc jest bojkotowana przez Polaków z powodów właśnie lewicowych i żydowskich. Walczy o przetrwanie swoje, syna przeżywa gehennę głodu, strachu, upokorzenia. Cały czas wierzy w odnalezienie ukochanego męża. Proszę Państwa, przepiękny film. Miałem przyjemność na festiwalu właśnie w Gdyni siedzieć obok syna Aleksandra Wata, który z wielkim przejęciem oglądał ten film, gdzie bardzo młody człowiek, Adam Siemion się nazywał, wcielił się w niego i widziałem jak bardzo to przeżywał. I potem, kiedy robiłem z nim rozmowę, po jakimś czasie to się okazało, że i rozmawiając jakby z wieloma osobami, że ta jednostkowa opowieść stała się opowieścią bardzo uniwersalną i ponadczasową. I wydaje mi się, że ten tytuł jakby jest tutaj, no, strzałem w dziesiątkę. No wszystko, co najważniejsze, to jest o tym film. Bo te rzeczy najważniejsze, wydaje mi się, są takie same w różnych czasach i w różnych okolicznościach. One są po prostu najważniejsze i Gliński potrafił o tym znakomicie opowiedzieć. Proszę Państwa, następne Złote Lwy przyniósł mu 9 lat później dramat Cześć Tereska, o którym za chwilę trochę więcej, ale spójrzmy jeszcze na jego kino. Na to kino niezwykle różnorodne gatunkowo,
rodzajowo. Ja Państwu, nie mamy tu ani czasu, ani miejsca, żeby analizować całą twórczość, ale przytoczę filmy jakby z całkowicie różnych parafii artystycznych. Bo z jednej strony on zrobił w 1990 roku taki film pod tytułem Superwizja. No Robert do tego filmu za bardzo się nigdy nie przyznaje. To taka opowieść science fiction rozgrywająca się w XXI wieku. To robił w 90 roku. Nawet sobie tu wynotowałem takie zdanie, jak ja robiłem z nim rozmowę, to w ogóle nie chciał o tym filmie gadać, tylko powiedział coś takiego. Chciałem zrobić coś w duchu Huxleya i Orwella, ale wyszło beznadziejnie. No i na tym zakończyła się nasza rozmowa na ten temat. Ale no, było pewne usiłowanie. No, nie wszystko nam się udaje, prawda? To tylko Stalin kiedyś tak powiedział, skoro już od tego Stalina zaczynaliśmy, jak na jakimś tam posiedzeniu z filmowcami radzieckimi powiedział, a nie moglibyście robić samych bardzo dobrych filmów? Przecież to bez sensu, robić te filmy słabe, złe i tak dalej. Róbcie same filmy bardzo dobre. No niestety tak się nie da. Nieraz trzeba próbować, nieraz nie wszystko wyjdzie. Igliński próbował różnych poetyk, różnych gatunków. Jest niezwykle interesujący taki film, wzruszająca opowieść. Właściwie w tej chwili moglibyśmy nazwać troszkę taki, może nie komedia romantyczna, ale w tym klimacie taka opowieść no, psychologiczno-romantyczna, matka swojej matki, wzruszająca opowieść o tak zwanym podkradaniu uczuć, gdzie w głównej roli wystąpiła Maria Severin, jej mamę zagrała jej fizyczna matka, czyli Krystyna Janda, a przybraną matkę Joanna Żółkowska, ówczesna żona reżysera. Bardzo, bardzo interesujący film. Proszę Państwa, przypominam sobie też taki nietypowy dla niego, chociaż no, bardzo sprawny film pod tytułem Kochaj i rób co chcesz. Brawurowa komedia o absolwencie konserwatorium. Tam główną rolę zagrał syn Daniela Olbrychskiego, Rafał Olbrychski, wtedy muzyk takiego rockowego zespołu Czerwoni. I on zagrał absolwenta konserwatorium, który nagle zainteresował się disco polo. No dosyć to śmieszne wyglądało, ale proszę Państwa, ja ostatnio gdzieś czytałem w gazecie takie badanie, przeprowadzono badanie na temat gustów muzycznych Polaków i okazuje się, że proszę Państwa, 70% disco polo jak najbardziej uważa, że jest okej. Także chociaż szczerze mówiąc o gustach się nie rozmawia. Proszę Państwa, w filmografii Roberta Glińskiego znajdziemy Wróżby Kumaka. Bardzo interesujący film. To jest ekranizacja głośnej powieści Gintera Grassa. Znów Krystyna Janda, główna rola. Ona gra Polkę. Jeszcze Polka i Niemiec spotykają się w Gdańsku, zakładają takie fundacje, takie towarzystwo, polsko-niemieckie towarzystwo cmentarne. To się nazywało. Chodziło o stworzenie cmentarza dla Niemców urodzonych w Gdańsku, by po śmierci mogli spoczywać no, w ziemi swojego dzieciństwa, swojego urodzenia. To bardzo, bardzo interesująca książka. Polecam Państwu tę książkę. Gliński był niezadowolony z realizacji, dlatego że producent no, chciał z tego zrobić takie właśnie no, love story po 50. I on tu poszedł na pewne ustępstwa. Poza tym no, sam Grass też był zadowolony. Barbara Holender o tym pisze, o jego spotkaniach z Grassem. On mówi, one były cudowne. Grass zaczynał od tego, że zamawiał wódkę i piwo. Potem już w zasadzie w pewnym momencie dochodził do tego, że tą wódkę wlewał do tego piwa, żeby nie brudzić tylu naczyń. I tak siedzieliśmy sobie kilkanaście godzin i Gliński tam mówi, wyobraźcie sobie Państwo, że ja już byłem totalnie zmęczony tą rozmową, a on jak świeżo narodzony jest, po prostu zero alkoholu w organizmie. On wchodził i wychodził i Grass był po prostu cały czas trzeźwy, ale był łagodnym człowiekiem, poszedł na takie ustępstwa i trochę wyszedł taki film, z którego ani Gliński, ani Grass nie byli do końca zadowoleni, choć moim zdaniem wydaje mi się, że ten film jest godny obejrzenia.
Proszę Państwa, i teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, tu było Love Story po 50, ale to był pewien wyjątek. Wiele tych filmów, poczynając od Niedzielnych igraszek, po te ostatnie filmy Glińskiego, to opowiadanie o ważnych sprawach, o wszystkim, co najważniejsze, poprzez pryzmat właśnie młodych ludzi. W 2007 roku realizuje pełen pozytywnej energii taki film pod tytułem Benek. Pamiętam, zresztą oglądałem ten film w towarzystwie bardzo młodych ludzi na festiwalu w Tarnowie, który mam przyjemność prowadzić od kilkunastu lat, i jury młodzieżowe ten film nagrodziło. To był film o chłopaku, który pracował na Śląsku gdzieś w kopalni, został zwolniony i on postanawia wziąć jakby swoje sprawy w swoje ręce, zakłada sobie firmę i tak optymistycznie po prostu do przodu. To chwyciło młodych ludzi, to się bardzo podobało. Za bardzo nie chwyciło to dystrybutorów i film szedł na ekrany w bardzo wąskim rozpowszechnieniu, 2 lata po realizacji. W 2011 roku realizuje Świnki. Tu całkowicie inna tonacja. Tu tonacja minorowa, to mroczna opowieść poświęcona prostytucji nieletnich, o młodych ludziach mieszkających w takiej miejscowości przygranicznej, którzy po prostu, no, żeby zdobyć jakieś pieniążki na nowy ciuch, na walkmana, na nowy telefon, po prostu prostytuują się. Ten ślad odnajdziecie Państwo także w pewnym sensie, to środowisko, to jakieś takie zapadanie się w zło w filmie, który Państwo dzisiaj zobaczycie, ale o nim jeszcze za chwilę. Chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch tytułach. W 2014 roku przenosi na ekran głośną kiedyś książkę Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. To jedna z dawnych bestsellerów literatury młodzieżowej, o harcerzach, którzy stali się żołnierzami i codziennie ocierają się o śmierć, ale którzy jednak w tych okrutnych czasach potrafią żyć pełnią życia. To takie odbrązawianie tych bohaterów, pokazanie, że to są młodzi ludzie, że oni też chcą kochać, żyć, imprezować i tak dalej, i tak dalej. To był ważny film dla Glińskiego. On mi mówił, że był dla niego niezwykle ważny, bo jego mama była harcerką, jego mama walczyła w powstaniu warszawskim i bardzo dużo się zawsze o tym w domu mówiło i taki kult powstania, kult szarych szeregów, kult AK, kult harcerstwa. I proszę Państwa, w 2017 roku ostatni film brzmi Czuwaj. To harcerstwo, to film także o harcerzach, ale harcerzach teraz, tu i teraz, gdzie na wspólnym obozie harcerskim przebywają harcerze i chłopcy z Poprawczaka. Tylko to się wszystko bardzo miesza. To nie jest właśnie już tak, że tu będą dobrzy harcerze, a tu będą źli chłopcy z Poprawczaka. Tylko to wszystko będzie wymieszane. Tak jak kiedyś mieliśmy western i antywestern, prawda? Jak to profesor Łukasz Plesner kiedyś napisał, podstawowa różnica między westernem a antywesternem jest taka, że w antywesternie strzelamy w plecy, a w westernie strzelamy w pojedynku, po prostu w pierś. To tak samo ten Czuwaj jest takim filmem pomieszanym. To jest właśnie taki film o tych ludziach, no w pewnym sensie, no tak jak kiedyś tam ci byli rzuceni na szaniec, którzy mają jakby z urzędu przypisane sobie pewne wartości, a nie do końca są wierni tym wartościom, a ci przez nas już jakby z góry i zaocznie zasądzeni okazują się, mają sobie także jakieś pozytywne uczucia. Wywiad, który kiedyś robiłem z Glińskim, zatytułowałem cytatem z niego, który, i to wydaje mi się, jest taką klamrą dla jego kina. Interesuje mnie człowiek, jego uczucia, myśli, lęki.
on to powiedział kiedyś tak, że w podobnej formie przy okazji właśnie filmu Cześć Tereska. Ale ta dewiza przyświeca całej jego twórczości. Często właśnie te człowiecze uczucia, myśli, lęki pokazuje przez ludzi młodych. I teraz przejdźmy do filmu, który Państwo będziecie za chwilę oglądać. Cześć Tereska, 2001 rok. Proszę Państwa, zacznijmy od tego. Blisko 30 nagród. To jeden z najbardziej uhonorowanych polskich filmów przełomu wieku. I rzućmy to na taki szeroki kontekst. Jak wtedy wyglądało polskie kino? Proszę Państwa, tak szczerze mówiąc, no mówiąc jakby najkrócej w SMS-owym skrócie, w ogóle ono nie wyglądało. To był czas transformacji ustrojowej, gdzie po upadku komuny nasza cała kinematografia została rzucona w wir gospodarki rynkowej i wielu filmowców, wiele studiów, wiele wytwórni realizowało filmy stricte komercyjne, żeby jakoś utrzymać się na tej powierzchni. To dlatego później Wojciech Marczewski w Gdyni na Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich powiedział słynne zdanie: koledzy, musieliście realizować wszystkie te filmy. No nie. Powstało wiele filmów chybionych, niepotrzebnych. A z drugiej strony padło wiele ważnych instytucji, studiów dla naszej kinematografii. Proszę Państwa, ja wtedy znowu tak odniosę do swojej praktyki filmowej. Pracowałem w krakowskim studio filmów animowanych. To było studio no, niezwykle ważne na mapie światowej animacji. Tam robili filmy tacy twórcy jak Jerzy Kucia, jak Julianus Avantonisz, jak Ryszard Czekała. To światowe nazwiska. To studio rzucone w wir gospodarki rynkowej, wtedy jak ja tam pracowałem niecały rok i zrezygnowałem, bo realizowaliśmy jeden film w koprodukcji z Niemcami pod tytułem Lisiczka, jakaś taka bezsensowna komercja. Wszyscy sfrustrowani twórcy siedzieli w kawiarni Santos i pili od rana do wieczora i żeby nie wpaść w totalny alkoholizm, po prostu uciekłem stamtąd, a studio kilka lat później upadło. To studio, które było ikoną światowej animacji. Później tak się zdarzyło z Semaforem, z kilkoma zespołami. Tak, to były takie czasy. I Glińskiemu w tym czasie udało się zrealizować za bardzo niewielkie pieniądze, bo to bardzo tani film, który Państwo zobaczycie, niezwykle ambitne kino. Pośród tych wszystkich bardzo takich komercyjnych rzeczy, które się wtedy robiło, żeby się jakoś utrzymać na powierzchni. On zrobił za niewielkie pieniądze film, który dostał kilkanaście nagród festiwalowych, zresztą też miał całkiem niezłą frekwencję. Blisko 30 nagród i to nie byle jakich. Proszę Państwa, ja sobie zresztą wynotowałem. Między innymi nagroda specjalna na festiwalu w Karlowych Warach. Złote Lwy. W Gdyni to w ogóle wziął wszystko, co było do wzięcia, bo Złote Lwy, Złoty Klakier, czyli nagroda za najdłuższe owacje, nagroda dziennikarzy i nagroda publiczności, czyli wszystko, dziennikarze, publiczność i jury. Nagroda publiczności w Kazimierzu Dolnym, Złota Taśma, czyli to nagroda Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Złota Kaczka, Paszport Polityki, Cztery Orły za najlepszy film, za najlepszą reżyserię, za najlepszy scenariusz i Zbigniew Zamachowski za najlepszą rolę męską, plus 6 nominacji, jeszcze dźwięk, zdjęcia, montaż i 3 pozostałe role, czyli w zasadzie wszystko. Nagrody w Łagowie, Wrześni, Tarnowie. Co więcej, dwie główne, bo dziewczyny, które tu zagrały, dwie główne role, amatorki, tak zwane naturszczyce, otrzymały aktorskie wyróżnienia w Chicago, a także amerykańskie nagrody specjalne dla najlepszych młodych aktorek w filmie zagranicznych. Proszę Państwa, to rzadko się zdarzają filmy aż tak uhonorowane. Aż trudno uwierzyć, że scenariusz tego filmu odrzuciło kolejno kilku producentów, którzy specjalnie nie wykazywali żadnego zainteresowania tym właśnie obrazkiem życia polskich blokowisk. Bo czego dotyczy ten film? Tytułowa bohaterka mieszka z rodzicami właśnie w takim typowym blokowisku. Rodzina jest również typowa,
ojciec lubi się napić, matka często chodzi do kościoła, cały czas najczęściej siedzą i oglądają bezsensowną taki potok telewizyjny po prostu. Telewizja sobie idzie, oni tempo patrzą w ten telewizor. Tytułowa Tereska to 15-letnia dziewczyna, która marzy jej się kariera projektantki mody. Ona bardzo, bardzo ją to pociąga. No w końcu trafia do takiej szkoły odzieżowej. To dziewczyna cicha, skromna, taka jakby trochę spłoszona. Wnosi w sobie jakby taką wielką potrzebę uczuć, ale jest taka jakby przestraszona tą rzeczywistością, a rzeczywistość okaże się okrutna. Rozbije naiwne jej marzenia, a proszę Państwa, wtedy, kiedy dochodzi do rozbicia marzeń, kiedy jesteśmy sfrustrowani, to co w nas? To wtedy rodzi się w nas agresja. Agresja najczęściej rodzi się z frustracji, z jakiegoś niedocenienia i rodzi się niezwykle taka tępa agresja. Gliński powiedział, że jak realizował ten film, on go realizował jako kolorowy, ale kiedy zaczął oglądać te materiały, doszedł do wniosku, że kłóci się trochę forma z treścią. Bo ten film coraz bardziej, że tak powiem, dołuje, a tutaj nagle pomarańczowa kurteczka głównej bohaterki, pomalowane paznokcie jej koleżanki. I postanowił zdjąć kolor. I to jest film czarno-biały, ale powiedziałbym czarno-biały ze zdecydowaną przewagą czerni. I tu mam na myśli zarówno formę, jak i treść. Proszę Państwa, i proszę, jak będziecie oglądać ten film, proszę zauważyć takie stopniowanie, że jak zaczyna się od pierwszej komunii, to jest taka pewna klamra i proszę zwrócić na to uwagę, ta komunia będzie na początku i na końcu. To jest zresztą coś ciekawego, jeżeli Państwo chodzicie do kina, jeżeli oglądacie filmy, był taki, polecam Wam, gdybyście nie widzieli, fantastyczny film Anny Sameckiej, Komunia, film dostał Europejską Nagrodę Filmową, to dokument. Anna Jadowska zrobiła film Dzikie Róże, gdzie też, dlaczego to jest ważne, że pokazane jest to życie młodych ludzi, zarówno w kościele, jak i w szkole, jako pewien chłodny rytuał, jako pewne normy, w które możemy wejść. A ta komunia, dzieci wracają i się bawią. Jak się bawią? Okrutnie się bawią. Zobaczycie Państwo, jak się bawią, jak gonią takiego pięknego, czarnego kotka. Coś zresztą to jest powtórzenie z Niedzielnych Igraszek, że takie wychodzi takie okrucieństwo, a zarazem ideały. Tu się tak bawią, a za chwilę śpiewają w chórze kościelnym. Głód uczuć, frustracja, wejście na złą drogę. I zwróćcie Państwo znowu takie zapamiętałem jedno zdanie, ono padnie pod koniec tego filmu, kiedy matka mówi coś bardzo ważnego, mówi do tej Tereski. Czemu chcesz żyć byle jak my? Czyli ona już jest pogodzona, ale dlaczego ty jesteś młoda? Dlaczego chcesz żyć byle jak my? I takie coraz bardziej okrutny świat, takie prawo dżungli. Tu jest taka scena, kiedy bohaterka zostanie okradziona w szatni, zostawi sobie kurtkę w szafce, w szatni i 50 zł, które dostała od ojca, miała to zapłacić na wycieczkę szkolną i ktoś jej ukradł. I co mówi jej koleżanka? Tobie ukradli? Też komuś ukradli. Proszę Państwa, jak byłem w wojsku, o którym już wspominałem, jak mojemu koledze ukradziono czapkę i nie mógł wyjść na przepustkę, to co mu obywatel sierżant powiedział? Podpieprz koledze, to wyjdziesz na przepustkę. No takie jest życie. A z drugiej strony nieprawdopodobne paradoksy. To coraz większe takie schodzenie w dół i dążenie do zła.
A jednocześnie młoda dziewczyna zapalająca papierosa mówi, no jeżeli by mnie rodzice zobaczyli z tym papierosem, to by mnie chyba zabili. Wiecie państwo, przypomniałem sobie taką scenę. Kiedyś robiłem reportaż w jednym z krakowskich zakładów karnych, gdzie swoją karę odsiadywał Yves Galois. Yves Galois to zabójca Andrzeja Załuchy, słynnego polskiego piosenkarza, który w więzieniu realizował filmy. W tych filmach brali udział więźniowie, zresztą były to całkiem niezłe filmy. Jeden z nich dostał się nawet do konkursu Krakowskiego Festiwalu Filmowego. I kiedyś byłem tam na planie i oglądałem, jak oni to kręcą. Przyjechał także TVN robić reportaż. I nagle była przerwa w zdjęciach i dziewczyna, która tam grała jedną z głównych ról, zapaliła papierosa. I kamerzysta TVN-u zaczął ją kręcić i ona dostała ataku szału. I mówi, niech pan natychmiast wyłączy tą kamerę, przecież jak mnie matka zobaczy, to mnie zabije. To była dziewczyna, która odsiadywała tam 12-letni wyrok. 12 lat się za byle co nie dostaje. Ona była przestraszona, że ją matka za tego papierosa zabije. Proszę państwa, to działa trochę na zasadzie takich no, egzotycznych kontrastów. I proszę zwrócić jeszcze uwagę na taki paradokumentalizm, na taką właśnie prawdę czasu, prawdę ekranu, jakbyśmy to powiedzieli w SMS-owym skrócie. I teraz przejdźmy z filmu do życia. Grające główne role dziewczyny, Aleksandra Gietner gra tytułową Tereskę i starsza rok Karolina Sobczak, która gra Renatę, Gliński znalazł w ośrodkach wychowawczych. One pochodziły z bardzo trudnych rodzin. Były no, po prostu w ośrodku wychowawczym, wygrały zdecydowanie casting, zagrały tutaj zresztą znakomicie. Co się stało dalej? Proszę państwa, Tereska wróciła do dawnego życia, za udział w rozboju trafiła do więzienia. Powstał taki film, Agnieszka Sikora w 2012 roku nakręciła dokument pod tytułem Plac Zabaw. I kiedy obie dziewczyny dostały nagrodę za kreację w Stanach, to do Hollywoodu pojechała tylko Karolina Sobczak. Tereska już wtedy siedziała, bo za rozbój trafiła do więzienia. Natomiast Karolina Sobczak, która gra tutaj Renatę, to jest ta dziewczyna, która ją sprowadza na złą drogę. Powstały trzy filmy dokumentalne o niej. W zasadzie jej całe życie dokumentuje Karolina Bendera. Nakręciła trzy takie dokumenty. Co dalej z tobą, Karolinko? Co dalej z tobą, Karolinko, Norwid i Nicole? Oraz Życie Karolinki, rozdział pierwszy i drugi. Ona samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Wróciła do, no jakby poprawiła swoje życie, skorzystała z szansy na lepsze życie. Zagrała później epizodyczne role w trzech filmach, między innymi w Pitbullu. Zagrała jakieś takie ciemne postaci, ale ona weszła na dobrą drogę. Obie właściwie grały siebie w tym filmie. Pozostawiły na taśmie kawałek własnych doświadczeń, problemów, marzeń. I zresztą Robert Gliński mówił, że bardzo wiele wniosły także w sferze dialogowej, że on tutaj bardzo często poprawiał dialogi pod wpływem tego, jak one się zachowywały na planie, jak mówiły. Ja nie mówię to o improwizacji, ale o pewnych poprawkach, które one wniosły. Ale jak proszę zwrócić także uwagę, jak często film tutaj, czy sztuka, czy potrafi no, zmienić nasze życie. No niestety w tym wypadku jedno życie zmienił na dobre, drugiemu nie pomógł. Główna bohaterka jednak nie wybrała tej kariery filmowej, artystycznej, ona nawet gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedziała, że no, w tej chwili dopiero sobie zdała sprawę, że
Ten film był wielką szansą, z której ona niestety nie wykorzystała. Proszę Państwa, film przejmujący, pomimo że rozgrywa się w określonej rzeczywistości, takiego pewnego przełomu, 2001 rok, czas realizacji, to wydaje mi się, że jest to opowieść bardzo uniwersalna i ponadczasowa. A jak wiele zła i okrucieństwa dzieje się wokół, jak ono narasta, to chyba ostatnie dni są tego niestety no, bardzo, bardzo dla nas takim trudnym, ważnym i bolesnym przykładem. Dziękuję Państwu za to, że przybyliście, za wysłuchanie, no i zapraszam na projekcję. No nie będę mówił, życzę przyjemnej projekcji, bo film na pewno, ale jest to przejmujące kino, które warto obejrzeć. Dziękuję bardzo.